pan Bedwer. Pozytywna strona szkoły, dlatego że trzeba zacząć trochę inaczej, dać wam możliwość nauki w domu. I te live będą po to, żebyście trochę sobie mogli powtórzyć pewne rzeczy. O, już jest 75 osób, super. Zapraszajcie innych, udostępniajcie. Ten live będzie też na YouTube, jak wszystko oczywiście się uda. I pamiętajcie, na YouTube się subskrybuje, dusi się dzwoneczek i łapkę w górę, jeżeli będziecie zadowoleni. Tam kolejne odcinki będą też lądowały. Za jakiś czas też wrzucę pakiet tych wszystkich informacji, które dzisiaj zobaczycie na stronę moją internetową www.panbelfer.pl. No i teraz tak. To wszystko tutaj będziecie mieli w tej ramce. O, nie, tutaj z tej strony. Jak widzicie, jeszcze nie oglądam, wszystko poprzestawiam sobie na nowo, żeby to jakoś działało. Mam nadzieję, że mnie słychać. Z każdej kamery tu suwaczki pokazują, że tak. No więc co przed nami dzisiaj? Dzisiaj powtarzamy sobie klasę pierwszą, część pierwszą klasy pierwszej. O, może w ten sposób. I dzisiaj takie trochę lajtowe tematy przed wami. Postaram się zrobić doświadczenia. Mamy przed sobą taką ramkę, gdzie będziecie mieli, znaczy tu jest taki spis treści, co was dzisiaj czeka, nie? Także pierwsza klasa, pierwsza część pierwszej klasy, w zasadzie tak, nie? Ja sobie podzieliłem to wszystko na mniej więcej 7 live'ów, 7 części i dzisiaj zaczynamy taką trochę część teoretyczną, postaram się też przeprowadzić doświadczenia, jak mi z nimi nie zawiedzie. No to startujemy, więc tak, zjawisko fizyczne, a przemiana chemiczna przed nami. Mieszaniny substancji, pierwiastek chemiczny, a związek chemiczny, powietrze jako mieszanina gazów. Zanieczyszczenie powietrza, trochę będzie ekologii, rodzaje reakcji chemicznych i energia w reakcjach chemicznych. Postaram się przeprowadzić jakieś doświadczenia na żywo. Mam nadzieję, że chemia mnie nie zawiedzie. Ale zobaczymy. Co jest dla mnie ważne? Chciałbym, żebyście mieli przed sobą zeszyt, no oczywiście też chęć do nauki. Dobry nastrój to jest podstawa zawsze, do tego, żebyście wchodzili do sali czy też do swojego pokoju po to, żeby się nauczyć jak najwięcej, a jak najwięcej nauczyć się wtedy, kiedy chcecie się tego nauczyć. Zjawisko fizyczne, a przemiana chemiczna. Moi drodzy, musicie sobie zdawać sprawę z jednej rzeczy. Czym zajmuje się chemia? Chemia bada substancje, tworzy nowe substancje, bada te, które są i to jest jej główne zadanie. I one gdzieś tam, jedni mówią, że ona jest bardzo podobna do fizyki, ale jest gdzieś taka granica między fizyką a chemią. I tutaj patrzycie sobie na właśnie tą taką linię graniczną. Cóż to takiego jest zjawisko fizyczne? Zjawisko fizyczne to jest, jak widzicie, przemiana, w wyniku której nie powstaje nowa substancja. Okay? Czyli dzieje się coś, w wyniku czego substancja cały czas jakby chemicznie zostaje ta sama, gdybyśmy mieli na przykład wzór substancji jest taki sam, ale zmienia się jej jakaś właściwość. Na przykład stan skupienia. Jak widzicie na tych dwóch obrazkach, tutaj widzicie obrazek numer 1, gdzie topi się pewnie jakaś kulka loda czy czegokolwiek innego, więc tak fajnie w przyspieszonym tempie, ale to nadal jest ta sama substancja. Chemicznie jest to dokładnie to samo. Dzięki Kamila. Na obok macie kostkę lodu, która jest zrobiona z czego? No, wiadomo, z wody, nie? W związku z tym wzór wody to HVO, a to, co zostaje po tej kostce lodu po stopieniu, no to też jest woda. W związku z tym nie powstała nowa substancja. Zjawisko fizyczne, zmieniło się coś, tak? Możemy na przykład wziąć sobie kartkę papieru i ją rozdrobnić i to nadal będzie zjawisko fizyczne, bo nadal będzie kartka papieru tu i tam. Żeby wam to uzyskać, zresztą w ogóle zasada jest prosta. Musicie to zobaczyć, żeby to zapamiętać, nie? Więc zobaczyć. O, tutaj mam. Dobra. Działamy. Przyda mi się jeszcze coś. Okay. Dobra. Więc tak. Kartka papieru. Wszyscy widzą? Znaczy to, nie? No i teraz tak. Zrobiona z papieru, nieważne czy to celuloza, czy nie celuloza, papier to papier, ok? Ustawmy sobie na razie tak. I teraz ja mogę zrobić tak. Zmieniłem jedną właściwość tej substancji. W komentarzach macie pisać, co to za właściwość. Co ja teraz zmieniłem? O, coś się posypało. Co ja teraz zmieniłem? Czy teraz mnie słychać lepiej? Dajcie znać, że teraz mnie słychać lepiej. Ok? Lepiej? Zapomniałem przełączyć jednego guzika. I teraz mnie na pewno słychać dużo lepiej. No, mówiłem, że miałem akcję, reakcję. Słychać. Dobra, okej, okay. Kształt. To przepraszam tych, którzy nie słyszeli do tej pory, bo faktycznie mogło być zatłumione. Teraz będzie już dużo lepiej. No, dobra. Faktycznie zmieniłem tylko kształt, czyli nie zmieniłem rodzaju substancji. Mogę zrobić też bardzo drastyczne doświadczenie. O niebo lepiej. No, dzięki Janek. Zapomniałem Zooma przełączyć na XLR. Dobra. No to teraz drastyczna reakcja. W związku z tym zmieniłem
stopień rozdrobnienia. Mogę rzeć dalej, ale cały czas mam po tej stronie kartkę papieru. Dobra, jedziemy dalej w takim razie. Co mogę zrobić, żeby to była już chemia? Bo zobaczcie, czym zajmuje się chemia. Macie to tutaj napisane. Reakcja chemiczna, tak? Przemiana, w wyniku której powstaje nowa substancja o innych właściwościach. No właśnie, przemiana, w wyniku której. To zróbmy tą przemianę. Będzie niebezpieczne. Uważajcie, to będzie niebezpieczne. Przemiana chemiczna numer 1. Uwaga. Przemiana chemiczna numer 1, czyli palenie zapałki. To, co powstaje po spalaniu, to już zupełnie coś innego niż to, co było przed. Ale zróbmy z papierem coś innego, niż standardowo się robi, czyli tego już... O, dobra. Zobaczcie. Tutaj to, co powstało, ten jakiś czarny papierek, to już jest, nie jest papier, nie? Oczywiście część się ulotniła do powietrza w formie gazów, a to, co widzieliście, to już była reakcja chemiczna. Powstała nowa substancja, tak, wiem, że to było niesamowite. No ale proste rzeczy do was trafiają. I teraz i zostaną wam w głowie. I powstała nowa substancja o nowych właściwościach. Jest krucha, tu mi pospadała, więc to była reakcja chemiczna, nie? Na obrazkach macie również inne przykłady reakcji chemicznych, trochę bardziej zaawansowane. Ja jeszcze nie skończyłem fajnych doświadczeń, trzeba trochę dawkować. Od tego zaczniemy. To był początek. Dobra, to teraz idziemy sobie dalej. Chciałbym, żebyście też działali w ten sposób, że, no nie wiem, fajnie było, gdybyście uczciwie wzięli ten zeszyt, jakikolwiek, i coś tam sobie w nim zanotowali, po to, żeby sobie to ułożyć, to co do was będę mówił. Będzie piąteczka z chemii jak nic. No pewnie, że będzie piąteczka z chemii. I teraz pojawi się przed wami zadanko, które chciałbym, żebyście uczciwie po prostu wykonali. Zapisali sobie w zeszycie. Tak? Dobra. Uwaga, zadanie. Chciałbym, żebyście wpisali do zeszytu po trzy przykłady zjawiska fizycznego i przemiany chemicznej. Czyli trzy przykłady zjawisk fizycznych i trzy przykłady przemiany chemicznej. OK? To co? No to czas start, jak wam panie pokazują na obrazku. Można w notatniku, tak. Możecie w notatniku, możecie w komentarzach wpisać po przecinku trzy przykłady, na przykład teraz, o, zjawisko fizyczne, co proponujecie? Coś, co się stało, a jest zjawiskiem fizycznym, nie przemianą chemiczną. Zapamiętajcie sobie, co to było zjawisko fizyczne. Przemiana, w wyniku której nie powstaje nowa substancja. Pokazywałem kilka przykładów, a jest ich masa. W związku z tym kreatywność uruchomcie. 137 osób na live'ie. Jedziecie dalej, udostępniajcie i tak dalej. Teraz już poprawiłem dźwięk, będzie pro. Trochę mi napięcie związane z tym sprzętem na początku opadło, który nie działał, a teraz już mam nadzieję, że będzie działał. To co? No, co tam u was? Zamarzanie, zgadza się, pasuje. Mhm. Zmiana prędkości kształtu stanu skupienia. Tomek, sublimacja, dobrze. Robienie herbaty, ok, dobra. Andrzej, chemii przez CH. Kuba, co tam panie Belfer? No dobra, działamy. Okej. Okay. No to teraz tak, trzy przykłady przemiany chemicznej, czyli coś się dzieje, ale powstaje nowa substancja w wyniku tego, dobra? Czyli... No, czyli wymyślcie, dalej. Resublimacja, sublimacja, no to zjawisko fizyczne. Teraz uwaga, jedziemy z reakcją chemiczną. Cześć Oliwia. Parowanie, fizyka, spalanie, tak? Tymek, spalanie. A co możemy spalać? Bo wiecie, stłuczenie szkła, fizyka. Spalanie magnezu, o właśnie, konkretnie wy odpowiadacie. Spalanie magnezu, spalanie kartki, oddychanie, okej, okay, właśnie. Korozja metali, smażenie jajecznicy, dobra, pasuje. Pieczenie ciasta, o, kiszenie ogórków, dobra. Widzicie? Kuchnia w ogóle jest miejscem, w którym jest bardzo, bardzo dużo z reakcji chemicznych. Dobra, panie już wygasimy, bo one sobie już potańczyły trochę. Jedziemy sobie dalej, czyli... Macie różnicę między zjawiskiem fizycznym a reakcją chemiczną. To była ta cienka granica. Tutaj powstaje coś nowego, w chemii powstaje coś nowego, tworzy się nowe substancje, a w fizyce raczej się je przemienia, tak żeby nie powstawały nowe substancje. Oczywiście to jest mocno uogólnione i wiele osób pewnie by mi tam coś zarzuciło, ale tak można sobie to uprościć. Więc tutaj macie przykłady, macie złamać można zapałkę i to będzie fizyka, ale można też ją podpalić, to już będzie chemia, bo powstaje nowa substancja o nowych właściwościach, czarna, zwęglona, coś się ulatnia do powietrza. Można roztopić lód i wtedy to będzie nadal woda. Można usmażyć jajecznicę, bardzo dobry przykład. Robienie herbaty, tak. Jeremiasz też, ok, tak, dodawanie, dobra, eleganckie. Piszecie już tutaj reakcje chemiczne.
Dobra. No to teraz tak, i fizyka palenia światła i korozja. Dlaczego też świeczka tutaj jest tak na środku, nie? Bo to jest też ciekawy taki przykład, dlaczego on jest po środku. Bo świeczka jest zarówno przykładem reakcji chemicznej, jak i przemiany fizycznej. Bo co się dzieje z woskiem? Wosk się topi, czyli zmienia stan skupienia. On się też pali, okej, ale on, można powiedzieć, że się topi od ciepła, czyli mamy fizykę, a jednocześnie knot się pali, plus ten wosk, który wsiąka, roztopiony już ten knot, też będzie się ulegał reakcji spalania. Czyli mamy dwie rzeczy w jednym. No dobra, to już mamy za sobą. Jedziemy dalej. Jak wam się podoba? Jest ok? Teraz już wszystko w porządku? Możemy jechać? Dobra. To co? Punkt drugi to mieszaniny substancji. I teraz tak, co wiemy o mieszaniach substancji? Czekajcie, bo coś mi tu uciekło. O mieszaninach substancji na początek chciałbym, żebyśmy sobie ustalili pewną ważną rzecz, tak? Mieszaniny substancji to są dwa rodzaje mieszanin. Jednorodne i niejednorodne. Jednorodne i niejednorodne, tu macie wyświetlone przykłady, a my je sobie zwizualizujemy, nie? No bo wiadomo, że fajnie by było mieć coś pokazane na żywo. Więc tak, muszę coś wziąć. O, dobra, wezmę sobie trochę tego, trochę tego. Dobra, na początek coś, co nie zrobi na was wielkiego wow, fasolka. I teraz pytanie jest takie, to jest mieszanina, czy to nie jest mieszanina? Czy to, co trzymam, to jest mieszanina, czy nie? A jeśli jest, to czego z czym? No, nie, to nie jest mieszanina. Ok, Oliwia mówi, że nie. Czy ktoś ma jeszcze inne opinie na temat tego? O, właśnie, jest powietrze i fasola, dokładnie tak. Czyli Paweł, dokładnie mamy już tutaj mieszaninę niejednorodną. Myślcie w ten sposób, nie? Bo powietrze tutaj też jest między tym, no ale oczywiście go nie widać, więc trudno, tak, więc trudno to sobie powietrze z fasolą. Tak, Kasia. Więc teraz zrobimy sobie tak, trochę odsypię tej fasoli. Ukradłem to mojej pani fizyk, mam nadzieję, że się nie obrazi, jak będzie miała trochę mniej fasoli. I do tego dodam sól. Sól? Sól. Mhm. I teraz zobaczymy, czy będziecie widzieli, gdzie jest jedna substancja, gdzie jest druga substancja. Wymieszałem, nie? Profesjonalnie. Mogłem tej soli jeszcze trochę więcej dosypać. Dobra, starczy. Fasola, tam jest fasola. No i teraz mamy mieszaninę, w której też widać składniki. To już możecie sobie to bardziej uprościć, czyli już tego powietrza nie musicie tutaj szukać, ono tam jest oczywiście, ale widzimy, że to jest mieszanina niejednorodna, fasoli z solą, nie? Ale można oczywiście też cieczę ze sobą mieszać, wodę z olejem, mam tam nawet olej przygotowany, nie wiem, mam to zrobić, wodę z olejem, naprawdę? Mam mieszać ze sobą wodę i olej? Chcecie tego, żeby mieszał wodę i olej? Według mnie to mieszanina, tak. I to była mieszanina niejednorodna. A mieszaniną jednorodną na przykład jest powietrze, nie? To jest raz, to jest powietrze, to jest taka właśnie mieszanina gazów, nie związek chemiczny. Mieszaniną jednorodną wbrew pozorom też jest woda mineralna, dlatego jest na opakowaniu napisane, jakie substancje są w niej rozpuszczone, a my tego nie widzimy gołym okiem, więc macie wodę mineralną, jako przykład mieszaniny minerałów w wodzie rozpuszczonych. Oczywiście kawa, którą mam tutaj, czy cokolwiek innego rozpuszczalna, nie? Dobra. Ok, no to jedziemy dalej. Wpisz w zeszycie po dwa przykłady mieszania jednorodnych i niejednorodnych. No, to co? Umielibyście coś wykombinować? Dwa przykłady jednorodnych i niejednorodnych? Jest ok. Słuchajcie, mieszaniny substancji. Teraz tak, już wiecie, że są mieszaniny jednorodne i niejednorodne. Jednorodne to te, których składników nie widzimy gołym okiem. Nie można ich rozróżnić, tak? Czyli na przykład macie powietrze czy wodę z sokiem. A niejednorodne to te, których składniki można rozróżnić. Składniki tej mieszaniny. I teraz, jak już można je rozróżnić, to też musimy wiedzieć, jak je potem od siebie oddzielić. Jest kilka metod oddzielania mieszanin. To jest warte dobrze o tym wiedzieć, ponieważ pytania na egzaminie często pytają o to. To jest proste, a jednocześnie czasami o tym zapominacie. Więc zacznijmy od takiego prostej rzeczy jak sączenie. Czyli mamy jakąś substancję, która jest mieszaniną niejednorodną, na przykład woda z piaskiem, na przykład woda z mąką, nierozpuszczalne dwie substancje, ciecz i ciało stałe. No i teraz wystarczy, że przeleję sobie to elegancko po bagietce, tak mówi sztuka chemiczna, do lejka, w którym wsadzony jest, uwaga, sączek. Taki filtr, papierowy najczęściej. I przesączy się woda. Oczywiście klarowny roztwór, a na sączku pozostanie osad. No i ten osad potem można osuszyć i macie osobno dwie substancje. Macie
tą substancję stałą, nierozpuszczoną w wodzie i macie wodę czystą. Potem taka no, bardziej prymitywna metoda to jest sedymentacja. Bardzo jakaś taka nazwa skomplikowana, ale proces jest bardzo prosty. To znaczy czekacie, aż osad sam opadnie pod wpływem siły grawitacji. Czyli tutaj macie na zdjęciu przykład, nie wiem, pewnie zabłocone jakieś wody i to sobie z czasem te ciężkie cząsteczki opadają na dno. Czyli widzimy, że mieszanina nam się rozdzieliła. Osad na dnie, a tutaj pływa sobie, no powiedzmy, mniej więcej czysta woda, no ale ona czysta jeszcze nie jest. Daleko i do czystej. No i teraz załóżmy, że nie mamy sączka, a chcemy oddzielić od siebie te dwie substancje, to najprostsza metoda, jaką można sobie wyobrazić, to jest dekantacja. Czyli bierzecie sobie tą szklankę z tą swoją zabłoconą wodą, gdzie to błoto czy cokolwiek innego opadło na dno i powoli przelewacie do drugiego naczynia, tak żeby nie opadło to, co jest na dnie, ten osad. To jest dekantacja, zlewanie cieczy znad osadu. Trudna nazwa, tak samo jak sedymentacja, dekantacja, są dwie trudne nazwy, aczkolwiek oznaczają coś bardzo, bardzo prostego. To były trzy metody rozdzielania mieszanin, a teraz przed nami jeszcze cztery. O, sorry, pięć. Destylacja. Taki trochę trudniejszy sposób rozdzielania mieszanin. Na czym on polega? Zobaczcie, tutaj mamy jakąś mieszaninę cieczy na przykład. I w zależności od tego, gdybyśmy mieli na przykład wodę i ocet, no to nie jesteśmy z tego w żaden sposób rozdzielić za pomocą, nie wiem, sitka czy sączka, no bo tworzą roztwór właściwy i wszystko przeleci sobie przez ten sączek czy przez to sitko. I w momencie, w którym chcielibyśmy to oddzielić, to musimy zastosować... Przy pięciu już gorzej. Sama chciałaś, Hania. Ja cię do tego nie zmuszałem. No i teraz słuchajcie, i musimy do tego zastosować taki specjalny zestaw, który nazywa się zestawem do destylacji. I te ciecze muszą mieć, uwaga, muszą mieć różne temperatury wrzenia. Czyli jedno gotuje się szybciej, a drugie gotuje się później. Wszystko sobie podgrzewamy, zobaczcie, to jest taki płaszcz grzewczy. Mamy tutaj tą naszą mieszaninę cieczy, termometr, który wskazuje nam temperaturę i zaczynamy to wszystko ogrzewać. I strzelam, jest sobie substancja A, która zacznie wrzeć w temperaturze na przykład 50 stopni Celsjusza, no 60 załóżmy, nie, 60 stopni Celsjusza, tu zaczniemy, zobaczymy bulgotanie i nam wszystko zacznie lecieć do góry, te opary, a ponieważ tu jest wszystko szczelne, to jedyne miejsce, gdzie te opary mogą lecieć, to jest chłodnica. I chłodnica to jest taka rurka, w której w środku płynie nam nasz gorący gaz, a dookoła płynie zimna woda. Tutaj stąd wlot zimnej wody i przepływa, a tutaj sobie wylatuje. Co robi? Oczywiście chłodzi ten gorący gaz. Dlaczego chłodnica jest pod kątem w dół? No bo tu nam się będzie skraplało to wszystko, co było wcześniej gazem i do odbieralnika, będzie sobie tutaj to skraplało. Kiedy rozpoznać, że już nie ma tej frakcji, czyli tej części, która ma temperaturę 60 stopni Celsjusza? Wtedy, kiedy na termometrze temperatura zacznie rosnąć. I jeżeli widzę, że już jest wyższa temperatura, to wtedy zdejmuję sobie ten odbieralnik, wkładam następny i następną substancję o innej temperaturze wrzenia mogę oddzielić. I oczywiście ta mieszanina może być wieloskładnikowa, na przykład destylacja ropy naftowej jest taka skomplikowana, że tam bardzo wiele składników można oddzielić z tego, a może być też dwuskładnikowa i też zadziała. Pamiętajcie, warunek jest taki, że te substancje muszą mieć różne, cześć Mariusz, różne temperatury wrzenia. OK? Czyli to jest destylacja. Kolejna sprawa, krystalizacja. Pewnie każdy z Was na przyrodzie się w to bawił, tam sznureczek, sól kuchenna itd., itd. W związku z tym wystarczy zrobić nasycony roztwór pewnej substancji, poczekać, ona się będzie osadzała, te kryształki będą rosły wokół jakiegoś małego kryształka i to będzie nam dalej tworzyło właśnie takie kryształy, czyli będzie nam się krystalizowała ta substancja. Możemy też ten proces przyspieszyć, możemy jakby usunąć rozpuszczalnik, bo w czymś rozpuściliśmy sobie, na przykład sól rozpuściliśmy w wodzie. I jak rozpuściliśmy ją w wodzie, no to w tym momencie wodę, jak pozbędziemy się tej wody, no to sól nie będzie miała co ze sobą zrobić i zostanie nam na dnie tego naczynia, pojawi się w postaci kryształków, czyli wykrystalizuje. I może, jak ktoś będzie ambitny, może stworzyć takie piękne serduszko. Wow. No dobra. Metody mechaniczne, czyli na kopciuszka. Na zasadzie groch od fasoli, fasol od popiołu, można rączką, ale można czasami sprytniej, nie? Na przykład, jeżeli dostalibyście zadanie Q&A. No nie wiem, czy będzie Q&A. To zależy, czy temat, jak to mówi, chwyci. Q&A. Dobra, słuchajcie, może potem będzie po live'ie luźne pitu-pitu, ale to zobaczymy. Metody mechaniczne, czyli dostajecie ode mnie coś sproszkowanego, na przykład taki standardowy przykład siarka i żelazo. I teraz trzeba uruchomić mózgownicę i zastanowić się, czy jestem w stanie to zrobić ręcznie, wybierać. Absolutnie nie, ponieważ moje paluszki są tak
mało precyzyjne, że nie jestem w stanie tego zrobić, nie? Chyba, że wam życia nie szkoda, więc możecie sobie to dłubać. A sprytny człowiek zrobi co? Weźmie magnes. Końcówka sy, nie z. Magnez to pierwiastek, o tym będzie później. Magnez, taki do przyciągania, macie momentalnie, dzień dobry Natalia, przyciąga się to wszystko, te opiłki żelaza przyciągają się do magnesu i już momentalnie możecie iść na imprezę jak kopciuszek. Okej? Okay? Dobra, jedziemy dalej. Zastosowanie rozdzielacza. Mam go w ręce, znaczy w ręce będę miał za chwilę, jak wygląda rozdzielacz. O. Tadam, to jest rozdzielacz. Takie coś, takiego kształtu, tutaj na zdjęciu jest tutaj. I on służy do rozdzielania mieszanin, które się wzajemnie nie mieszają ze sobą. Czyli na przykład tutaj macie, tutaj na zdjęciu macie przykład, na dole jest woda, do góry jest olej. Zawsze pamiętajcie, bo to jest też ciekawa rzecz, no, wydaje nam się, że olej jest gęstszy od wody, to nie jest do końca prawda. Pamiętajcie o przysłowiu. Pamiętajcie o przysłowiu, oliwa zawsze sprawiedliwa na wierzch wypływa, czyli faktycznie gęstość wody jest większa od oleju i to olej wypłynie do góry. Czyli gdybyśmy mieli tutaj taki rozdzielacz i nalałbym tutaj wody i oleju, to woda będzie na dole, olej będzie pływał do góry. I teraz jak rozdzielić te dwie substancje za pomocą rozdzielacza? Ważna rzecz. Mogę rozdzielić tylko dolną część zawsze za pomocą rozdzielacza. Już mówię wam dlaczego. Odkręcam sobie ten kurek. O. I wtedy odkręca mi się tutaj i leci mi ta ciecz, ale tylko ta dolna. W momencie, w którym widzę, że zlatuje mi tutaj do tej, na przykład do tego miejsca, to zakręcam kurek i co ja będę miał na dole, na przykład w zlewce? Będę miał czystą, ale tylko dolną część. Górna będzie zanieczyszczona tym, co zostawiłem w kranie, więc ta górna nadaje się do wylania, ale ta dolna jak najbardziej jest oddzielona. Dobra, chromatografia. To jest ciekawa rzecz, o której może na lekcji nie słyszeliście. Chromatografia to jest taki sposób rozdzielania mieszanin wykorzystujący różnice w rozpuszczaniu się w różnych rozpuszczalnikach. I ja mam chromatografii, można podać na przykład pisaki, to widzicie tutaj na zdjęciu, taki, im ciemniejszy, tym lepiej to wychodzi. Bierzecie sobie szklankę i do szklanki dodajecie na przykład ocet i bibułę do tego wkładacie jakąś taką i co wam wychodzi, takie eleganckie, to mi chyba jakieś uczennice dawno temu zrobiły. I wyszły takie eleganckie obrazki. O, widzicie? I tutaj są kropki od pisaków i to wszystko się wspinało do góry i pokazywało nam barwniki, z jakich jest zbudowany dany pisak. Więc tak to wygląda, to jest chromatografia. Taka oto metoda rozdzielania mieszanin. Dobra. Mieszanin substancji za nami. Ogarniacie? Jak jest? Dajcie znać. Witam wszystkich tych, którzy są moimi absolwentami, są moimi uczniami aktualnymi. I tych, którzy w ogóle mnie nie znają, więc dajcie mi znać, czy jest dobrze. Ja już czuję, że się chyba trochę wkręciłem w to, więc jest ok. Opadło mi takie napięcie związane z początkiem, więc mogę gadać. Po takim live'ie to mógł nawet stać do odpowiedzi, a nie z miejsca. Jest ok, dobra Szymon. No to co, to jedziemy dalej, dobra? Bo przed nami pamiętajcie 7 tematów, a czas jest kurczę, no 20 minut. No dobra, przyspieszamy, dobra? To było. Da się ogarnąć. Mieszaniny substancji. O, to jest dobre zadanie. To jest dobre zadanie. Chciałbym, żebyście teraz, uwaga, zbliżenie na mnie. Tu cię widzę. Każdy z was ma zrobić teraz takie zadanie związane z tym, co jest na ekranie. Opisz w punktach czynności, jakie należy wykonać, by oddzielić od siebie mieszaninę mąki i cukru pudru. Tę. Mąka i cukier puder. Dostajecie ode mnie mąkę i cukier puder i teraz, proszę bardzo, wyczarujcie mi, chcę mieć od was osobną mąkę i osobną cukier puder, a nie razem, bo dostajecie ode mnie razem wymieszane. Czas start. Co zrobić? Jakie etapy? Nie? Napiszcie w komentarzu. Co zrobić, żeby oddzielić od siebie mąkę i cukier puder po kolei? Czytam i czekam. Łyknę sobie kawy. Nalać wody. Dobra, Paweł, nalać wody. I co się stanie dalej? Dolewamy wodę i podgrzewamy. O, jeszcze nie. Nie możesz podgrzewać. Najpierw zastanów się, dolać wody. Dobra, to jest pierwszy etap. Dolewamy wodę. OK, co się dzieje? Co się dzieje, jak doleję wodę? Co się stanie? Mhm. Znać ciecz, zna dosadu, potem cukier wykrystalizuje. Nalać wody. Tak, dobra, okej. Okay. Nalać wody, to się zgadzam. Cukier się rozpuścił, zgadza się? No ale nadal mamy co? Wodę? Nie, Szymon. Nadal mamy wodę z mąką.
i wodę z cukrem rozpuszczonym i mąkę. I co dalej? Na pewno mąka opadnie, dobra? Wiktoria, mąka opadnie. Oddzielić wodę od mąki, wodę z cukrem od mąki. Jak? Co proponujecie? Nie? Pływa sobie ta mąka, nie? Taka, wiecie, jaka jest mąka. A w wodzie to już jest masakra w ogóle, więc co? No, było dzisiaj. Przesączyć przez sitko, Paweł, no weź się ogarnij. Jakie sitko? Mąkę przez sitko? Mąka powinna się osadzić, ale na czym? Cukier, pudełek, a wodę z cukrem skrystalizować. Przez sączek. Brawo, Zuza. Dokładnie tak. Sączek, czyli filtr jakiś taki mały, nie? Drobny, który na przykład papierowy, w którym zatrzyma się nam to wszystko. Dobra, i teraz mamy to. Przelatuje nam to wszystko sobie tutaj. Zostaje nam na sączku oczywiście mąka. I na dole mamy oczywiście... Nie, dekantacja będzie słaba. Przez sączek. Brawo, Wiktoria. I na dole będzie woda z cukrem. No i tam już pisaliście, wodę z cukrem krystalizujemy. Krystalizujemy i mamy kryształki. Woda sobie odparuje, nie? Czyli podgrzewamy to wszystko i zostają nam kryształki wody, kryształki cukru i mąka jako po osuszeniu. Te zegary są straszne. No takie mają być, mają zwracać waszą uwagę. Dobra, to jak was już boicie się zegarów, to jedziemy w takim razie dalej. Uwaga, trzecia rzecz. Czy jesteśmy przy mieszaninach, ale mieszaniny to wiecie, to jest jedna rzecz, a teraz przechodzimy sobie do takiej już bardziej stricte chemii. Pierwiastek chemiczny, a związek chemiczny. To jest ta taka różnica cienka między bardzo prostymi rzeczami i tymi bardziej skomplikowanymi. Najpierw zacznijmy odrobinę od historii. Ja nie lubię historii, bo nie jestem w tym fachowcem, ale warto wiedzieć, od czego to wszystko się zaczęło. Moi drodzy, wiadomo, że jakby definicja pierwiastka ewoluowała. Na początku, przez wiele, wiele lat, wszyscy naukowcy byli w błędzie. Wszyscy byli w błędzie, ponieważ wydawało im się, że pierwiastki są tylko cztery. I to były cztery żywioły. Woda, ziemia, ogień i powietrze. I dopiero w 1600 którymś tam roku pojawił się pan Boyle, który stwierdził, że jednak pierwiastek to coś innego. I on stworzył definicję pierwiastka, która mówi nam, że pierwiastek to jest coś bardzo prostego, czego nie da się rozłożyć na prostsze rzeczy. I wyobraźcie sobie, że jak już to się jakby to ustalono w świecie nauki, że faktycznie pierwiastek to jest substancja prosta, której nie da się rozłożyć na prostsze, nie? Zaraz wam podam konkretne przykłady, takie trochę inne, może nie chemiczne, tak żeby wam wizualizować, bo bardzo ważne jest to, żebyście w głowie sobie wizualizowali to, co do was mówię. No to teraz tak, jak już ustalono, co to są pierwiastki chemiczne, no to trzeba było, jak już odkrywano ich coraz to więcej, no to trzeba było jakoś wymyślić do nich na przykład symbole graficzne. I pan John Dalton, notabene on się pojawi w drugim live'ie, on zaproponował tutaj, macie takie oto symbole pierwiastków chemicznych. Dosyć skomplikowane. Ja na przykład nie wyobrażam sobie tego, żebym się uczył dzisiaj na przykład, że tlen to kółko, a wodór to kółko z kropką w środku, a azot to kółko z kreską. Wiecie, no wy nie potraficie czasami się nauczyć O, H, N, A i tak dalej, a nagle jakbym wam z kółko, kółko z kropką, kółko z kreską, to nikomu z was by się nie chciało. Tam jest Mercedes. No widzicie, tak jest. Fosfor to był Mercedes. No ale przyszedł sobie taki pan szwedzki chemik, nazywał się Berzelius i on zaproponował to, co dzisiaj znacie z każdej sali i pewnie też z lekcji chemii, czyli symbolikę związaną z nazwami łacińskimi pierwiastków, czyli ustalił, że trzeba pierwiastki nazywać w języku łacińskim i od tego tworzyć skrót. I na przykład wodór, hydrogenium, przez samo H, hydrogenium, jego nazwa oznacza rodzący wodę, hydrogenium, czyli rodzący wodę i symbol to pierwsza literka od tego od tej nazwy łacińskiej, czyli literka H po prostu, dlatego macie wodór, to jest H. Potem jest problem, bo na przykład okazało się, że na przykład rtęć nazywa się po łacinie hydragyrum, czyli płynny metal, hydragyrum. No ale nie może być dwóch pierwiastków o symbolu H w układzie okresowym. W związku z tym do tego, który był kolejny w kolejności, dodaje się już drugą literkę. Dlatego macie rtęć jako HG. Bo to jest właśnie skrót od tych ważnych literek z nazwy. No i tak można byłoby tłumaczyć, więc to pan Berzelius wprowadził nam, albo wam, nazwy łacińskie i też te skróty i jakby to, czego się uczycie, pewnie mam nadzieję, do kartkówek z chemii. Jedziemy dalej. No właśnie, ja się takim przykładem zawsze jakby posiłkuję, tłumacząc te pierwiastki i związki chemiczne, tą różnicę. Ten przykład to po prostu klocki Lego. No bo to jest fajna rzecz, jeżeli sobie zdajecie sprawę z tego, że na przykład też pierwiastek chemiczny to jest taki klocek Lego jeden, nie? Pojedynczy. I teraz tych klocków Lego mamy tyle, ile jest w układzie okresowym, czyli różne rodzaje są. Jest taki, potem może być sobie klocek Lego, o taki może być klocek Lego, nie? I to są różne pierwiastki. I
to, co trzymam, to jest pierwiastek, bo już go się nie da rozłożyć na prostsze. Zobaczcie, najmniejszy kawałek, nie? Wyobraźcie sobie. Czyli pierwiastek chemiczny to jest substancja prosta, której nie można rozłożyć na prostsze. W chemii to będzie O, czyli tlen, to będzie H, czyli wodór, to będzie magnez. To są pierwiastki. No ale cała zabawa polega na tym, że byłoby nudno, gdyby one nie mogły te klocki się łączyć ze sobą. Wyobraźcie sobie, dostajecie na prezent klocki Lego, których nie można ze sobą łączyć. Są takie, będzie później o takich klockach Lego w układzie okresowym oczywiście. Łapki lecą, 118 osób. Dobra, słuchajcie, no to udostępniajcie, może się komuś tam przyda. Pamiętajcie, to potem wyląduje na YouTubie. Mniej więcej w ciągu 3 dni postaram się to jakoś tak obrobić, żeby to było ok. I teraz tak. Mamy sobie taką sytuację, że te klocki Lego można sobą łączyć. I teraz wyobraźcie sobie, że dwa pierwiastki chemiczne tworzę, łączę i tworzę związek chemiczny. To już jest związek, czyli substancja złożona z co najmniej dwóch różnych, widzicie? Z dwóch różnych trwale ze sobą połączonych pierwiastków. Na przykład woda, H2O, to nie jest woda, to co trzymam w ręce, dwutlenek węgla i tak dalej. Żebyście cały czas o klockach nie myśleli, to też mam bardziej profesjonalny sprzęt chemiczny. Klocki, kulki Lego, chemiczne kulki Lego, z których też można składać sobie takie cząsteczki, nie? O, w sumie nie wiem, co ja tu stworzyłem, ale coś stworzyłem. Ale chciałbym wam, o właśnie. O, czyli zobaczcie, tu mamy już taką symbolikę atomową bardziej, nie? Te atomy, nasze kuleczki i tak dalej, których będzie więcej w drugiej części. Rozwalam to trochę. I teraz tak, o, mamy sobie atomy. Atom tlenu, drugi atom tlenu i atom węgla. I o, między nimi teraz zachodzi reakcja chemiczna. Co może powstać z połączenia atomów tlenu i węgla? Jak myślicie? Tlen i węgiel? Co tam może być? Czekam na waszą informację. Ja tu wciskam te, no, te takie o. Wiązanie chemiczne. O nich też będzie więcej na drugim live'ie. No, co stworzyłem? Dalej. Czarna kuleczka. I dwie czerwone. Dwutlenek węgla. Brawo, Wiktoria. Dokładnie tak. CO2. Dwutlenek węgla. Jeżeli tlenek węgla, to tlenek węgla 4 lub dwutlenek węgla. To już jest tak. Tak, dobra. Rozumiecie. Jedziemy dalej. Czyli widzicie tą różnicę między pierwiastkiem a związkiem chemicznym? To jest pierwiastek. Coś bardzo prostego. Związek chemiczny już jest bardziej skomplikowany. OK? Dobra. Jedźmy. CO2. Dobra. Pierwiastek chemiczny, a związek chemiczny. Powietrze jako mieszanina gazów. Punkt 4. No właśnie, powietrze jako mieszanina gazów. Postaram się przeprowadzić tutaj jakieś doświadczenie chemiczne fajne. Mam nadzieję, że będzie fajne. Ale najpierw trochę nagadam się. Coś, co mnie strasznie irytuje, to... że nie pamiętacie, albo często wam się myli i mówicie, szczególnie uczniowie klasy pierwszej, ale starsi pewnie jakbym sprawdził, to też niektórzy by też tak myśleli, że powietrze jest związkiem chemicznym. Zabije. Nie może być związkiem chemicznym, ponieważ to jest mieszanina takich substancji, które, uwaga, widzicie teraz przed sobą. Czyli zobaczcie, taki ma skład ta nasza mieszanina. Ona jest jednorodna, bo nie widzimy tych składników, ale jest tak. Azotu jest 78%, ciach, tlenu jest 21%, inne gazy to jest 1%. I teraz tak ogólnie takie najważniejsze składniki powietrza, które są jakby istotne dla nas, to jest azot, tlen, gazy szlachetne, wodór i tlenek węgla 4. Co kilka słów na temat każdego z tych, ale taki bardzo prosty, ponieważ ja się nie będę skupiał na teorii takiej mocno, tylko chciałbym wam praktyczne rzeczy powiedzieć. Azot, symbol N, on jest nierozpuszczalny w wodzie, słabo reaguje. I tak naprawdę można by powiedzieć, że to w nim rozpuszczony jest tlen, tak? No bo 78% azotu i ten azot w powietrzu ma niewielkie zastosowanie. On sobie tam w niewielkim stopniu krąży między glebą a powietrzem i tak to sobie tam dalej wygląda. Tlen. No tlen już jest dużo ciekawszy. 21% w powietrzu. Mówi się ogólnie 1/5 powietrza to tlen. No i właśnie tlen już jest mocno reaktywny. To znaczy dzięki tlenu, po pierwsze dzięki tlenowi my możemy oddychać i co jest ważne, tlen również umożliwia spalanie. Zapamiętajcie sobie, nie ma innej substancji na naszej planecie, która by umożliwiała spalanie. Czyli jeżeli was chemik czy ktokolwiek inny pyta o to, co powoduje reakcję spalania, czy dzięki czemu możemy przeprowadzić reakcję spalania, to odpowiedź brzmi: tlen, tylko i wyłącznie. Jakie ma właściwości? Słabo rozpuszcza się w wodzie, ulega tym reakcjom spalania. Symbol to O.
resztę sobie możecie ewentualnie, nie będę tam wchodził w szczegóły, bo i tak to wam wypadnie z głowy, nie? Właściwości i zastosowanie to sobie sami musicie gdzieś powtórzyć, tego jest bardzo dużo. Ale a propos pokazania tych reakcji spalania, to coś tam mam przygotowane, więc teraz uwaga, będzie doświadczenie. Mam nadzieję, że wyjdzie. I że nic nie spalę. Dobrze, więc tak, będę potrzebował kilka akcesoriów. To i to. Kto wie, co będę robił? To jest taka reakcja, którą chemicy uwielbiają, bo to jest proste do zrobienia, efektowne i tak ogólnie wszyscy robią wow, jeszcze raz. To co to będzie? Kto wie? Cześć, Nikodem. No, co ja mogę teraz zrobić? Jest palnik gazowy przede mną, uwaga. Wy tego nie widzicie, to spalanie magnezu. Oczywiście, Xaverze, to będzie teraz spalanie magnezu. Doświadczenie, hurra! Dobra, no to spalamy ten magnez, co? Okej, tu macie magnez, proszę bardzo. Magnez i uwaga, piktogram oznaczający niebezpieczeństwo związane z łatwopalnością. Tak? Oznaczenie na substancjach niebezpiecznych, piktogramy, więc to jest też ważne wiedzieć. On to jest system oznaczenia obrazkowy, bo jest uniwersalny. Obrazek jest uniwersalny, tekst jest nieuniwersalny. Magnez. Tu mam wstążki magnezowe. Będą sole, nic się nie martw. Dzisiaj lajtowo. W środę jest drugi live, możecie się już do wydarzenia dodawać. Mam nadzieję, że sprzęt tym razem mnie nie zawiedzie tak jak teraz, nie zawiódł. Ja sobie tutaj wylosuję, słuchajcie, jedną wstążkę magnezową, są małe kawałki. I w środę na live będzie budowa atomu, coś co lubię bardzo. I lubię też tłumaczyć. Będą rodzaje wiązań chemicznych, te wszystkie kowalencyjne, spolaryzowane, jonowe. I będzie pisanie wzorów sumarycznych strukturalnych i może coś jeszcze. Zobaczymy, jak pójdzie dzisiaj czasowo. Dobra, odpalamy, słuchajcie, nasz palnik. Oby nic się nie stało. Trzymajcie kciuki, żeby nie było jakiejś afery. Uwaga. O, dobra, palnik się pali. Wow, ale poszło. Wyregulujemy go. No tak średnio, ale jest okej. Dobra, i teraz tak, czekajcie. Mam sobie kawałek magnezu. 120 osób na live i dalej. Tak wygląda magnez. Tak jak widzicie, metalowa wstążka, połysk metaliczny, no bo to jest metal, na niebiesko w układzie okresowym. Zresztą ja nie będę omawiał dzisiaj wszystkich tam zakresów z pierwszego działu z chemii, nie? Bo ja też sobie wybrałem pewne rzeczy. Dobra, i teraz, żeby reakcja zaszła, ja muszę ją doaktywować. Co to znaczy zmieni kamerkę? Wiem o co chodzi. Dobra, na większą, dobra. Dzięki. Smartbook. O, mam, dobra, teraz będzie większy. Będziecie więcej widzieć. Dobra, macie rację. Uwaga, no to podpalamy. Muszę aktywować, czyli potrzebuję jakiejś temperatury aktywacji, dlatego wkładam to do palnika i dalej zobaczycie, że ta reakcja będzie sobie zachodziła sama. Mam nadzieję, że się uda. Wiecie, chemia jest kapryśna. Jak nauczyciela. Podgrzewamy. Dalej podpalaj się, bo tutaj ludzie czekają. O, patrzcie, jak nazwać. Może. Może coś tam widzę, że się dzieje. No co ci się? Będzie, uwaga. Tadam. Jest. Wszyscy widzą? Pali się magnez, dobra? Żeby mi nie spadł nigdzie statka grzejna na dole. Jest jasny, o, dobra. Jest git. Teraz widzą łapki, serduszka i udostępnienia. Łapki, serduszka i udostępnienia. Lecą? Trochę tych serduszek poleciało. Dobra. I teraz słuchajcie. Przybliżę wam do ekranu, żebyście widzieli, co powstało po reakcji. Jeszcze raz. Celina. Cześć, Celina. Jeszcze. Toż to magia. Wiadomo, że to jest to magia. Słuchajcie, zobaczcie, że ten magnez wygląda zupełnie inaczej po reakcji. To znaczy jest biały, jest proszkiem, czyli w sensie ja mogę go uderzyć i on się bardzo kruchy zrobił. Patrzcie, proszę bardzo, żeby nie było, że jestem gołosłowny. Uwaga, kruszę magnez. Jestem taki silny, że mi na klawiaturę nie spadł, bo tam klawiaturę. Bardziej go nie skruszę. Ale się skruszył. Ok? Widać to? Widać to. No, jest nieostry. To nic. Więc mamy to. Co widzieliście? Uwaga, czy to było zjawisko fizyczne, czy reakcja chemiczna?
Retoryczne pytanie, wiadomo, że reakcja chemiczna. Wydzieliło się światło i ciepło. Światło widzieliście, ciepło ja poczułem. Zapamiętać, bo o to lubią pytać na egzaminie. Magnez, spalanie magnezu. Dobra. Dosyć mojego zbliżenia, bo widzę, że macie tak mocno mnie zbliżonego. Było, toż to magia. Tak sobie myślę, czy ja coś jeszcze, ale to będzie później. Tak, będą jeszcze reakcje. Mam to, to, to. Kurczę, kitla nie założyłem. Boże, co powiedzą chemicy? Jezus Maria, nie mówcie im, nie? Że kitla nie założyłem, BHP. Ale ja tu, wiecie, robiłem wszystko, przetrenowane miałem. Dobra, jedziemy sobie dalej. Tlen za nami, gazy szlachetne. O, z gazami szlachetnymi to jest tak, że to są takie pierwiastki, które znajdują się w 18 kolumnie układu okresowego pierwiastków. 18 kolumna układu okresowego pierwiastków jest... Gdzie jest mój układ okresowy pierwiastków? Tu. Uwaga. To jest to. Tutaj są gazy szlachetne. Za szybko pan odpowiedział na pytanie, zdążono napisać. To znaczy mam jeszcze raz powiedzieć, co się stało? Cześć Asia. Dobra. Czyli mamy tutaj, to są gazy szlachetne. Skąd nazwa szlachetne? Ponieważ szlachta nie pracuje. Co to znaczy? Nie muszą wchodzić w reakcje chemiczne. O tym będzie więcej na drugim live'ie, kiedy będziemy mówić sobie o budowie atomu, ale na razie sobie zapamiętajcie, że gazy szlachetne nie reagują z innymi pierwiastkami chemicznymi, czyli nie tworzą związków chemicznych tak łatwo, przynajmniej jak inne pierwiastki chemiczne. Dlaczego? O tym powiemy sobie na następnej lekcji. Dobra, to sobie mogę już odsunąć, za chwilę gdzieś odstawię. Teraz... Czyli zobaczcie, to jest taki przykład znowu z moimi klockami Lego, nie? To jest gaz szlachetny, tu już nic nie przyczepię. Widzicie? No niestety, bieda, nie? Idzie sobie tlen i no nie bardzo. Z gazem szlachetnym, na przykład helem czy neonem, nic nie zrobi. No bo ten klocek jest taki biedny. Ale porównanie. Mam nadzieję, że się syn nie obrazi, że mu zabrałem klocki. To co? Mamy gazy szlachetne ze sobą, substancje, które nie reagują albo niechętnie reagują z innymi pierwiastkami i to jest 18 kolumna układu okresowego pierwiastków. Hel, neon, argon i tak dalej. Bo mają oktet, brawo, tak jest, o oktetach będzie później, na następnym live. Tam wejdziemy sobie w taką fajną chemię, którą ja osobiście lubię i lubię po prostu. No to teraz przechodzimy sobie trochę do ekologii. O tym warto wiedzieć, bo też z tego są proste pytania, a często też o tym zapominacie. Ja sobie odstawię to, żeby nas nie zasłaniało. Ekologia, zanieczyszczenie powietrza. Zanieczyszczenia powietrza. I tu takie dwie główne rzeczy w tych zanieczyszczeniach powietrza, słuchajcie. Pierwsza sprawa, efekt cieplarniany. Po pierwsze spowodowany jest dwutlenkiem węgla, tutaj macie na rysunku, zobaczcie. Jest sobie tak, sytuacja następująca, znaczy dwutlenek węgla i metan, to są takie główne gazy cieplarniane. One kumulują się gdzieś tam wysoko w atmosferze i ta warstwa robi się coraz grubsza. Dlaczego robi się coraz grubsza? Ponieważ jest to związane z emisją, ekologia, bleno, weź przestań. Ponieważ to związane z emisją gazów różnego rodzaju do atmosfery. I są to zanieczyszczenia powietrza. I niby dwutlenek węgla dla nas nie jest szkodliwy. Nie, no bo nie robi nam krzywdy tutaj, ale w dłuższej perspektywie, tam wysoko w atmosferze, może spowodować różnego rodzaju zmiany. I efekt cieplarniany był zawsze, bo wyobraźcie sobie, że gdyby nie warstwa gazów cieplarnianych, które były zawsze na naszej planecie, to różnice temperatur między dniem a nocą byłoby ogromne. Ponieważ zobaczcie, jak to działa. W ciągu dnia słoneczko sobie świeci i promienie cieplne, bo słońce wysyła różne promieniowania, ale między innymi cieplne, jest sobie wysyłane na Ziemię. I teraz Ziemia częściowo przyjmuje to ciepełko, ale częściowo nie jest w stanie, w związku z tym odbija się od powierzchni planety to ciepełko z powrotem, leci sobie w kosmos. No właśnie, i teraz co się dzieje w momencie, kiedy jest noc? Teoretycznie byłoby bardzo, bardzo zimno na naszej planecie, ale ponieważ ta warstwa gazów cieplarnianych była zawsze, no to część tego ciepła odbiło się tutaj od tej warstwy gazu, tak jak w szklarni, od szyby i wróciło z powrotem sobie na naszą Ziemię i trzymało tą temperaturę tak, że można było spokojnie przetrwać. Nie? Czasami latem wiadomo, że nocą jest cieplej, ale zimą jest zimniej, ale nadal jest spokojnie. Ale wyobraźcie sobie, że teraz ponieważ ta warstwa gazów cieplarnianych jest grubsza, to tych odbitych promieniowań cieplnych jest coraz więcej. Więc w nocy, czy tam za dnia, po prostu to ciepło nie ucieka. Więc średnia temperatura naszego powietrza po prostu wzrasta. I średnia temperatura globu, zobaczcie, nie? To bardzo dużo zmian do tego może doprowadzić. Nie? Zobaczcie, topnienie lodowców, a to z kolei prowadzi do na przykład zalewania niektórych lądów. Zalewanie to jest jeden etap. Drugi etap to jest susza, tak, na lądach, czyli mamy problem związany z tym, że czasami wody nie będzie, więc no,
zmiany klimatu są widoczne gołym okiem. Jakbyście obserwowali to gdzieś tam jakieś te kataklizmy i tak dalej, to Ziemia nas informuje, jest źle. W związku z tym globalnie możemy na to wpłynąć, ograniczając emisję dwutlenku węgla. Na przykład gdybyście wyłączali ładowarki przez telefonu albo wyłączali listwę od komputera na noc, bo skąd się bierze ten prąd? No na przykład w Polsce to są spalanie węgla. Spalanie węgla i ten węgiel emituje do powietrza dwutlenek węgla, który sobie wylatuje. Więc w momencie, w którym Natalia takich lekcji będzie około 7. W momencie, w którym to emituje się do powietrza, no to wy macie tą włączoną ładowarkę, to ta część tego dwutlenku węgla jest przez was, nie? Bo to wy nie wyłączyliście tej ładowarki, ona cały czas bierze prąd. Przynajmniej tak mi się wydaje, nie? Powinna, chyba bierze. No, to jest efekt cieplarniany, dobra? Jak możemy go ograniczyć? Przede wszystkim ograniczając emisję gazów cieplarnianych i ograniczając rzeczy, które są na prąd, czyli jakby albo wyższą klasę energetyczną kupować, czyli żeby były bardziej energooszczędne, albo tak jak mówię, tam, jeżeli nie korzystacie, odłączacie to od prądu, żeby to nie generowało na przykład kolejnych spalań. Dobra, jedziemy. Drugi etap, taki drugi temat ekologiczny, to jest dziura ozonowa. Też związane z atmosferą i też związane z promieniowaniem, z tym, że nie cieplnym, tym razem nie promieniowaniem cieplnym. Promieniowaniem UV. To jest to promieniowanie, które powoduje, że latem robicie się brązowi, jak lubicie się opalać. Ja nie lubię, ale może wy lubicie. I teraz tak, mamy sobie coś, co naturalnie wytworzyło się na naszej planecie. To jest taki specjalna, to jest taka cząsteczka ozonu O3, taka nietypowa. Taki trójkącik tworzy tlen, tlen i tlen. I ona jest wysoko, wysoko w atmosferze, na granicy kosmosu i Ziemi. Tworzy taką cienką warstwę. Ale ta cienka warstwa jest niesamowicie ważna, ponieważ ona, uwaga, odbija to szkodliwe promieniowanie. Promieniowania ultrafioletowe rozróżniamy trzy rodzaje. UVA, UVB i UVC. Najbardziej szkodliwe jest UVA, UVB średnio szkodliwe, UVC najmniej szkodliwe. No i teraz wyobraźcie sobie, że to promieniowanie UVA jest odbijane przez warstwę ozonową i część tego promieniowania UVB odbija się, nie przechodzi. Ale w momencie, w którym pewne substancje ulatniają się do atmosfery, to są takie substancje jak freony. I one powodują rozkład warstwy ozonowej. I to jest ciekawe, że tak naprawdę o tym się dowiedzieliśmy wiele lat po emisji tych freonów do powietrza, bo dopiero potem mieliśmy technologię do tego, żeby zbadać warstwę ozonu. Teraz zobaczcie, tutaj macie z boku zdjęcie satelitarne NASA, które pokazuje, że na biegunie właśnie zbiera nam się taka cienka warstwa ozonu, czy też w zasadzie go nie ma. I w momencie, w którym zaobserwowano, że co roku ta dziura ozonowa się powiększa, czyli coraz więcej tego promieniowania UV szkodliwego przechodzi do naszej planety, co prawda jeszcze nie na tereny zamieszkałe, ale przechodzi do naszej planety, no to poszukano winowajcy. Okazało się, że głównym winowajcą są freony, które lecą sobie wysoko, wysoko, wysoko i rozkładają ten ozon po prostu. I momentalnie zakazano używania freonów, więc zmieniono technologię nawet w dezodorantach, bo one były popularnie w dezodorantach, bo nie były szkodliwe naszego ciała, a były fajne, jeżeli chodzi o rozpylanie zapachu i tak dalej. Dzisiaj już w dezodorantach nie znajdziecie freonów, znajdziecie za to propan i butan, o którym będziemy więcej mówili w klasie trzeciej. W urządzeniach chłodniczych również oczywiście były stosowane tam w tych rurkach z tyłu freony i one też były emitowane przy produkcji tworzyw sztucznych. No i to jest dziura ozonowa spowodowana przez freony. Temat jest, powiedzmy, załatwiony, ponieważ ograniczono produkcję freonów. W związku z tym ta dziura ozonowa, zaobserwowano, że ona się zmniejsza, odbudowuje się ozon. To trwa, co prawda, ale no, trzeba w przyszłości uważać na inne substancje, czego nas to nauczyło, że jakby jeżeli produkujemy coś tutaj na Ziemi, co leci sobie wysoko do góry, no to w tym momencie musimy zbadać, jak to działa na te warstwy, które są wysoko do góry. No i wtedy już prawdopodobnie drugiego takiego błędu, jak produkcja freonów, czy też ich wypuszczanie do powietrza nie popełnimy, więc powiedzmy, że no to jesteśmy bezpieczni. Czyli to są takie dwa główne tematy związane z zanieczyszczeniem powietrza. Efekt cieplarniany, pamiętajcie, związany z gazami cieplarnianymi i podwyższa temperaturę powietrza, czy też średnią temperaturę naszego globu. I dalej macie dziurę ozonową związaną z ograniczeniem warstwy ozonowej i przechodzeniem przez nie promieniowania ultrafioletowego, które no, szkodliwie działa na skórę, na warstwy ochronne roślin, zwierząt itd. Nie? Więc byłoby trudniej przetrwać na naszej planecie. To był punkt piąty, teraz punkt szósty, moi drodzy, rodzaje reakcji chemicznych. No właśnie, rodzaje reakcji chemicznych to jest ważne, proste i ważne jednocześnie. I tutaj też będzie doświadczenie. Właśnie, w związku z tym zacznijmy sobie od pierwszej części, czyli jakie mamy typy reakcji chemicznych. Tutaj macie wypisane 4, przy czym dobrze było, gdybyście ogarnęli dobrze 3. Zaczniemy sobie od pierwszej, reakcja syntezy, inaczej łączenia. Na czym to polega? Biorę sobie jakąś substancję A, dodaję do niej substancję B, powstaje połączona substancja AB,
Tu macie przykład. No, na przykład utrzymywanie chlorku sodu. Sód plus chlor daje chlorek sodu. Reakcja już jest uzupełniona, o tym też będzie osobno na live, więc nie chcę tego teraz na razie tłumaczyć. Czyli to jest łączenie, ok? No to chyba jasne. No, znowu posłużę się klockami, bo są takie proste. Uwaga, mam... Uda się rozdzielić go? O, jest. Mam substancje proste, A plus B, tadam, reakcja chemiczna, przemiana, jest AB. Czyli łączyłem, synteza. Ok, jedziemy dalej. Co to jest to na filmiku, tak? To już mówię, to jest wulkan chemiczny i w środku wychodzi rodanek rtęci. To ta reakcja nazywa się węże faraona. Jak byłem piękny i młody, to robiłem takie reakcje na pokazach chemicznych. Teraz już jestem tylko piękny. Ha, dobra, idziemy dalej. Reakcje analizy, odwrotnie. Czyli mam teraz sobie substancję złożoną, ok? I zachodzi sobie reakcja, która powoduje to, że ta rzecz się rozłoży na dwie osobne substancje, czyli mam coś razem połączone, skomplikowanego, czyli tutaj mamy AB i rozdzielam to na substancje proste A i B. Takie. Jedziemy dalej, reakcja wymiany. No właśnie, z reakcją wymiany jest tak. Mamy reakcję wymiany pojedyncze, znowu się posłużę mi klockami. Czy to do Was trafia? Czy przykłady z klockami są OK? Napiszcie mi. Czy wolicie, żebym się kulkami bawił, albo nie wiem, pisał Wam skomplikowane wzory. Czy klocki są OK? Czy klocki są OK? Czekam na informację. Możemy jechać z klockami, bo dla mnie są łatwe w użyciu po prostu. A czy one do Was trafiają, jeżeli chodzi o... Mogą być. No dobra, to niech się trzymają, niech się trzymają. OK, dobra. Teraz reakcja wymiany. Mam sobie klocek, mam sobie substancję złożoną, nie? To jest moja substancja złożona, związek chemiczny. I teraz uwaga, przychodzi sobie... O, teraz zrobiłem, zaszalejemy. Przychodzi sobie inna substancja. No i teraz one chcą ze sobą przereagować. I teraz jak się łączą, wymieniają się. Na przykład wymieniają się tym żółtym klockiem, czy jakąś substancją. I teraz uwaga, po reakcji mamy taki układ. Zaszła reakcja wymiany. Czyli zobaczcie, miałem naszą kierownicę. Kierownica to jest... Tak, analiza, inaczej rozkład. Nasza kierownica to jest A, tak, jakaś substancja prosta, a nasz związek chemiczny to jest tutaj szyba i żółty klocek. I teraz mam reakcję wymiany, czyli wchodzi mi tutaj kierownica, która chce bardzo przereagować z tym żółtym klockiem, reaguje go, tak, reaguje z nim i teraz mamy, uwaga, szybę samą, biedną i kierownica przejęła żółty klocek. Reakcja wymiany. Reakcja wymiany podwójnej, no to one się zamieniają klockami, tak jak tutaj widać, bym musiał mieć więcej klocków po prostu, już mi rąk brakuje. A to jest wymiana bardziej skomplikowana. Nie? Także tu macie wymianę. Dobra. Jedziemy dalej. Przy tym temacie również pojawia nam się, uwaga, takie hasło jak substraty reakcji chemicznych i produkty reakcji chemicznych. Czyli coś, o czym często zapominacie, myli Wam się i nie ogarniacie. Moi drodzy, zapamiętajcie sobie jedną rzecz. Reakcje chemiczne macie kilka typów, tak? Czyli macie reakcję łączenia, macie reakcję rozkładu, macie reakcję wymiany. I teraz w momencie, w którym każda reakcja w chemii jest oznaczana jako przemiana, czyli ten znaczek równa się nie jest do końca dobry, bo równa się oznacza, to jest to samo, a to nie jest do końca to samo. Kierownica przejęła żółty klocek, kocham, dobra. Słuchajcie, i teraz macie strzałeczki i te strzałeczki pokazują kierunek przemiany, czyli powstaje nam coś nowego. I teraz tak, pierwszy przykład reakcji to jest reakcja łączenia. Zobaczcie, sód plus chlor daje chlorek sodu. I za każdym razem, zakodujcie sobie to, za każdym razem substraty reakcji chemicznej to jest to, co jest przed strzałką, czyli po lewej stronie równania. To jest to, co ja używam, czyli to jest, uwaga, w przypadku mojej, uwaga, analogii klockowej, nie, to na przykład to jest substrat reakcji, tak, i to też jest substrat reakcji. Biorę to sobie do reakcji. I to dopiero coś się z tym stanie. Zapamiętajcie sobie, substraty reakcji. Szalona ta kierownica. No pewnie, że szalona. I wszystko to, co używam do reakcji, będzie substratami. Teraz coś mi powstaje w wyniku tej reakcji. Czyli na przykład, znowu ta nasza kierownica, bo widzę, że on się spodobał przedmiot, ten przykład z kierownicą. Kierownica przejmuje żółty klocek. I uwaga, uwaga, mamy produkty reakcji. Uwaga, jeszcze raz. Substraty przed reakcją, tak? I uwaga, uwaga, produkty reakcji, reakcja zaszła. No i teraz właśnie, jak razem te rzeczy nazywamy? Wszystko to, co powstało i było, to są reagenty, czyli to wszystko razem to są reagenty. Wszystkie rzeczy, które ze sobą reagowały w trakcie mojej reakcji. One teraz się nie połączyły, ale to są reagenty. Czyli jeszcze raz, bo to często Wam się myli, substraty zawsze będą przed strzałką, zawsze będą po lewej stronie równania, a produkty zawsze po prawej stronie równania. Chyba dobrze pokazuję. 1K wyświetleń. Żądzę. Prawie agresji czy blowek?
Półtora. Prawie Grezi. Dobra, no to jedziemy dalej, słuchajcie. Ostatni etap. Energia w reakcjach chemicznych. No właśnie, energia w reakcjach chemicznych to jest coś, co warto wiedzieć. To znaczy... O, Jesus! Jestem wygimnastykowany, się wygiąłem. Zachodzi sobie reakcja chemiczna i mamy dwa typy takich reakcji chemicznych. Jeden typ reakcji chemicznych, tutaj macie, związany z tym, co się dzieje z energią. To jest taki, w wyniku którego, uwaga, energia się wydziela. To jest reakcja egzoenergetyczna, czyli uwaga, dzieje się coś, co daje nam energię. Czyli przykład, uwaga, Resi. Pan Belfer, tak jest, masz rację, Bartek, nie będzie pan oryginalny. Mówcie mi, pan Belfer. To jest reakcja. Co mi się tutaj wydziela? Światełko i ciepełko. Ja je dostaję, ok? Ja mogę się oparzyć. Ale nie chciałbym. W związku z tym zgasiłem sobie zapałkę i odkładam to. I teraz to jest reakcja egzoenergetyczna, jak egzoszkielet. Ci, co grają w gry komputerowe, to wiedzą, że egzoszkielet to jest szkielet zewnętrzny. Więc na zewnątrz coś, tak? Coś nam się wydziela do nas. To jest ważne, czasami się wam myli. A teraz uwaga, reakcja endoenergetyczna to jest odwrotnie. To jest taka reakcja, w której ja muszę cały czas dostarczać energię, żeby coś się działo. Tu macie na zdjęciu filmik związany z pieczeniem ciasta, czy chleba, przepraszam, pieczenie chleba. Jak pieczecie chleb, jak się oparzysz, to będzie śmiesznie. Starałem się nie oparzyć. Jak pieczecie chleb, no to wiadomo, że cały czas musi iść ciepło od piekarnika, czyli w zasadzie no od nas, tak, od otoczenia do tego, co ma ze sobą przereagować. Ma się wydzielić dwutlenek węgla, pęcherzyki tam mają się zrobić, tak dalej, ma to wszystko spęcznić ładnie. To jest reakcja endoenergetyczna. Ona potrzebuje energii, czyli widzicie, do środka musi być energia, tak? Reakcja chemiczna, do której przebiegu niezbędne jest ciągłe dostarczanie energii. A tutaj macie na przykład wybuch dynamitu, czyli puf, nie? Wybucha na zewnątrz. No dobra, to teraz mamy to i teraz będzie zadanko. Uwaga, pojawią się panie zegarki. W związku z tym rozum w dłoń i uruchamy myślenie. Uruchamiamy myślenie. 3, 4. A ja patrzę i oceniam, czy dobrze komentujesz i odpowiadasz na pytanie. Wypisz w zeszycie po dwa przykłady przemian egzo i endoenergetycznych. A panie tańczą. Tik-tak, tik-tak. Jazda. Już się boję. No. Go, go, go. Czekam w komentarzach też, nie? Dwa przykłady egzo i endoenergetycznych. Nie mam zeszytu. No to dawaj w komentarzach. A ja sobie łyknę kawy. A zimna już. No. Czekam. 106 osób. Okej. Okay. To niezłe zadanie. Dalej. Dwa przykłady przemian egzo i endoenergetycznych. Przed wami za chwilę będzie podsumowanie. Nie mam długopisu. No to... Ale możesz Zuza pisać w komentarzach bez długopisu. A jakie były różnice? A właśnie, uwaga. Egzoenergetyczna to jest taka, w której, uwaga, reakcja, czy coś się dzieje, jakaś przemiana, w wyniku której... O, właśnie. Wydziela nam się energia. Bardzo dobrze, Maciej. Spalanie magnezu, podpalanie zapałki. Coś się dzieje i wydziela się energia. To może być też na przykład uruchomienie endopieczenie chleba. A coś bardziej kreatywnego? Egzo to robienie ciasta? Nie, egzo to nie jest robienie ciasta. Pieczenie chleba? No dobra, pieczenie chleba, Zuza, ok. A może coś jeszcze? Nie, jeszcze nie oceniłem mydeł. Spalanie węgla. Tak, to jest egzoenergetyczna. Endo to pieczenie ciasta, dobra. Praca silnika spalinowego. No, to jest reakcja. Co tam się musi stać? Praca silnika, to nie, to praca, tam zachodzi reakcja spalania. Nie? Czyli jakby zachodzi reakcja spalania, czyli jest to egzo. Na zewnątrz się energia wydziela w wyniku reakcji spalania. Tak, endo to jest gotowanie, tak jest, dokładnie. Wszelkiego rodzaju gotowanie, smażenie jajecznicy, właśnie robienie grilla, smażenie mięsa, endo. Ja muszę dostarczać ciepła, nie? A w drugą stronę egzoenergetyczna, ona nam dostarcza. Czasami to może być na sposób światła i ciepła, czasami tylko światła. Na przykład bawiliście się kiedyś tymi świetlikami takimi wędkarskimi albo tymi fluorescencyjnymi, no tymi wiadomo, nie? Co robią tam, świecą w nocy. No właśnie, to jest takie zimne światło, w którym nie wy, jakby ciepło się nie wydziela. Fajerwerki egzo, bardzo dobrze. Synteza jądrowa w gwiazdach egzo. Tak jest. Dobra, jedziemy dalej. No właśnie, tam się nie wydziela ciepło, ale wydziela się tylko światło, czyli to jest reakcja egzoenergetyczna. Słuchajcie, podsumujmy sobie to, bo widzę, że zeszło już ponad godzinę.
Egzo, ogrzewanie w domu. To zależy. Zależy, co robi, żeby ogrzewać to, nie? No na pewno ogrzewanie to jest, musi się coś stać, żeby tobie dało to ciepełko. Endo to robienie popcornu w mikrofali. Tak, musisz ty podgrzewać, tak jest. Dobra, słuchajcie, jedziemy dalej. Podsumowanie, czyli kilka takich zadań, uwaga, prosto z testów. Przeanalizowałem sobie testy gimnazjalne od 2012 roku. Wybrałem zadania chemiczne, podzieliłem je na odpowiednie kategorie pasujące do live'ów i zobaczymy, jak wam pójdzie odpowiedź. Nie dobijemy do 2 godzin. Odpowiedź na to, może być live jeszcze dłużej, nikt się nie obrazi. Moja żona się obrazi. Obiecałem, że wrócę dziś jeszcze do domu. Dzieci już śpią, no ale co zrobić? Uwaga, podsumowanie. Zresztą pozdrawiam żonę, bo pewnie ogląda. Podsumowanie, uwaga, patrzcie na zadanie. Teraz robimy zadanie, wszyscy razem, dobra? W tabeli podano rodzaje mieszanin oraz wybrane sposoby ich rozdzielania. Było dzisiaj o mieszaninach. Rodzaje mieszanin A, jednorodna, B, niejednorodna. Metoda rozdzielania mieszanin. 1. Zlewanie cieczyzn od osadu. 2. Sączenie przez sączek bibułowy. 3. Odparowanie i skroplenie rozpuszczalnika. Jaki rodzaj mieszaniny otrzymano po całkowitym rozpuszczeniu soli kuchennej w wodzie? Którą metodę należy zastosować do rozdzielania tej mieszaniny na składnika? Znaczy ja się wyłączyłem. Znaczy powiem wam jedną rzecz. Zadania z chemii są masakryczne, jeżeli chodzi o czytanie ich. Trzeba się naprawdę nauczyć z nich wyciągać to, co jest najważniejsze, bo cała reszta to człowiek się rozpływa i mu głowa pęka. Ja się strasznie chemii bałem dawno temu, a szczególnie takich zadań, bo nie umiałem ich rozgryźć. A i 3. O, ale wy już widzę, odpowiadacie. To czekajcie, szybko, muszę to sprawdzić. Wybierz rodzaj mieszanin A lub B i sposób jej rozdzielania. Powstała mieszanina, cicho, bo ja się rozproszyłem, rodzaj mieszanina, gdzie my to w ogóle robiliśmy? Pogubiłem się, czekajcie. Jaki rodzaj mieszaniny otrzymano po całkowitym rozpuszczeniu soli kuchennej w wodzie? Tak, jednorodna, ok. Którą, czyli A, którą metodę należy zastosować do rozdzielania tej mieszaniny? A, zlewanie cieczyzn do dosadu, odparowanie, skroplenie rozpuszczalnika. No właśnie, rozpuszczenie soli, no to 3, A3, A3. A3. Dobra. Czyli odparowanie i skroplenie rozpuszczalnika. Tak? Nie, Jezus Maria, co ja mówię, widzicie? Czekajcie. Tak, no tak, 3, no bo odparowuję wodę i potem muszę ją skroplić. Mam tutaj krystalizację soli, a tam mam wodę. Osobno je od siebie odczepiłem, tak? Odparowanie i skroplenie tego rozpuszczalnika, bo ja chcę mieć osobno wodę. Nie, że ona sobie poleciała, czyli muszę ją skropić. A3 jest dobrze. Dobra, to jedziemy dalej. Zadanie drugie. Tutaj myszka uciekła. Oj, przepraszam bardzo, przełączyłem coś sobie. Ciach. Teraz ciach. Czytamy. Na opakowaniu środka do udrażniania rur kanalizacyjnych zawierającego stały wodorotlenek sodu znajdują się... O, cicho, bo teraz nie widzicie. A, bo ja wam zasłaniałem coś pewnie. Dobra. Znajdują się następujące zdania. Uwaga! W żadnym wypadku nie wlewać wody do pojemnika z preparatem. W przypadku nieprzestrzegania tych ostrzeżeń zachodzi możliwość oparzenia wypryskującą cieczą. Wow! Dobra. Czyli uwaga, możecie się poparzyć. I ciecz może wypryskiwać. Wybierz, i tu zobaczcie, macie podkreślone, wybierz najlepsze wyjaśnienie tego ostrzeżenia spośród podanych. Takie, które najlepiej pasuje. Więc tak, jedziemy. A. Wodorotlenek sodu ulega gwałtownemu rozkładowi, gdy się go ogrzewa i dlatego ciecz pryska. No ale przecież tutaj nikt nie ogrzewa tego wodorotlenku sodu. Zobaczcie. Nie? To nie jest powiedziane, że przy ogrzewaniu. Może po prostu przy używaniu. To jest raczej nie, moim zdaniem. B. Wodorotlenek sodu jest substancją żrącą i nie należy go rozpuszczać w wodzie, bo wtedy pryska. No ale dlaczego miałby pryskać? Bo co, jest żrący? Nie, on jest żrący, więc robi ci krzywdę, jak cię opryska. Ale nie dlatego pryska, że jest żrący. Więc też moim zdaniem nie. A nie B. Podczas rozpuszczania wodorotlenku sodu w wodzie wydziela się znaczna ilość ciepła, wskutek czego wrze i pryska. Zastanówmy się. Jeżeli jest ciepło i robi nam się ciepło w wodzie i woda zaczyna pryskać, to może być ta odpowiedź. Ale przeczytajmy D. Wodorotlenek sodu szybko wchłania wodę i dlatego ciecz pryska. Aha. Czyli co, wchłania wodę i pryska? No to już w ogóle bez sensu. No tak, C. Jasne, że tak. Podczas rozpuszczania wodorotlenek sodu w wodzie wydziela się znaczna ilość ciepła, wskutek czego ciecz wrze i pryska, więc trzeba uważać. Mało wodorotlenku sodu, dużo wody, żeby ciepło się rozprzestrzeniało. Jakby, jeżeli będziecie używali tego kreta, to pamiętajcie, że w dużej ilości wody i tak dalej, trzeba spłukać. C, C. Dobra, jedziemy dalej. Wszyscy wiedzą, ok, uwaga, uwaga, zadanie z obrazkiem. O, przerażające, ja nienawidzę takich zadań z obrazkiem. Czy ja to wam zasłaniam? Coś, tam, wiecie co, tu się zmniejszę trochę. Uj, sorry, bo coś chwyciłem.
No dobra, to ja będę czytał. Jak wam zasłaniam kawałek, to ja wam przeczytam. Gratuluję pani Mirelo. Jednak C, tak, jednak C. Uwaga, uwaga, zadanie, cyferką się nie przejmujcie. Uczniowie obserwowali przebieg doświadczenia, w którym do kolby z wrzącą wodą wprowadzono płonący magnes. Nad powierzchnię cieczy, czyli skupcie się. Tutaj macie wodę, czytajcie obrazek. Jest woda, która wrze, czyli paruje sobie, nie? Ale nadal to, co tutaj się unosi, to jest woda, H2O. Zapamiętajcie sobie, tylko gorąca. Doświadczenie zilustrowali rysunkiem. Piękny rysunek, ja bym takiego nie zrobił. Pamiętajcie, w chemii takim x-ikiem oznaczamy źródło ciepła. Gdyby ktoś nie wiedział, co to znaczy. To jest jakiś tam palnik albo cokolwiek innego. Teraz macie opisane, że tutaj pali się magnes, to już dzisiaj było, ale w trochę innych warunkach, i widać biały proszek. W czasie doświadczenia jeden z uczniów sporządził notatkę. Brawo on. Zrobił jakąś notatkę. Gdzie tacy są uczniowie? Chcę ich takich więcej. W której zawarł zarówno obserwacje, jak i wnioski. Uwaga. Teraz czytam. Pierwszy. Magnes pali się jasnym, oślepiającym płomieniem. Raz. Dwa. Zachodzi reakcja wymiany pomiędzy magnezem i parą wodną. Trzy. Na łyżeczce do spalania powstaje biały proszek. Cztery. Produktami tej reakcji, są tlenek, magnezu i wodór. I uwaga, to jest ważna rzecz. Które zdania z notatki sporządzonej przez ucznia są obserwacjami z przeprowadzonego doświadczenia? Wybierz odpowiedź spośród podanych. Padają odpowiedzi na A. Czyli mówicie, że o, padło B. Ktoś chce być tutaj wyjątkowy. Brawo, Oliwia. Ale sprawdzimy, czy to jest dobrze. 1 i 3. Ok, uwaga. Magnes pali się jasnym, oślepiającym płomieniem. Tak, to jest obserwacja. To jest to, co widzę. Pamiętajcie, obserwacja to jest to, co mogę zbadać moimi zmysłami, tak? Czyli zapach, coś, co widzę, a nie coś, co ja wymyśliłem. No to już jest wniosek. Zachodzi reakcja wymiany pomiędzy magnezem i parą wodną. Skąd ja to wiem? To ja tego nie widzę. To nie jest moja obserwacja. To jest moja mądrość, że ja to rozumiem, bo to jest chemia. Chemia jest taka, cool. Ale nadal to nie jest obserwacja. Uwaga, trzecie. Na łyżeczce do spalania powstaje biały proszek. No fakt. Powstał biały proszek. Zaobserwowałem, że jest to biały proszek. Czyli to jest obserwacja. Cztery. Produktami reakcji są tlenek, magnezu i wodór. No dobra, ale to nie jest obserwacja. Wy tego nie widzicie, że tam powstał tlenek, magnezu i wodór. Dobra, a brawo. Brawo, 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 brawo. Tak jest. To co? Jedziemy dalej, tylko mi się tutaj schowały. Kurczę, jak ja mam to zrobić, żeby tutaj... O, tu chyba było to. Brawo, Kuba. No to jedziemy. Podsumowanie. Dalej. Który rysunek przedstawia właściwy sposób zbierania wodoru? O, właśnie. Miałem doświadczenie, żeby wam pokazać. Kto chce doświadczenie o wodorze? Bo zapomniałem opowiedzieć o wodorze. To się... Świetny live. Dziękuję bardzo. Kto chce wodór? Ja, Paweł, dalej, jeszcze jedna osoba? Kto chce doświadczenie z wodorem? No, mamy, bo już się bałem, że was więcej nie będzie. Dobra, 19.30 i nigdy tyle w sali nie wytrzymaliście. Ja, dobra, Daga, będzie, okej. Okay. Na chwilę zniknąłem wam z kadru. Muszę pamiętać, żeby przełączyć kamerę potem, jak wrócę, na większą. Lecą serca, yeah. Uwaga, no przełącz się, o dobra. Uwaga, uwaga, jest i próbówka. Proszę bardzo, powiększyłem. Jest i próbówka. Próbówka jest pusta, tu jest trochę wody, bo sprawdzałem, czy reakcja się uda. Tu mam poprzedniego bohatera doświadczenia, czyli mam magnezy, pierwiastek. Tutaj jest magnez, proszę bardzo, ale tym razem opiłki. Ok? I przyda mi się jeszcze do tego doświadczenia kwas... Jezus Maria, tu jest kamera. Kwas solny. 10% kwas solny. Roztwór kwasu solnego 10%, czyli HCl. Okay? Czyli chlorowodorowy. Dobrze. I teraz tak. Będę profesjonalistą. Patrzcie. Patrzcie, jak robię się na profesjonalistę. Uwaga. I teraz użyjemy... Ha. Zobaczcie. Czy wiecie, co to jest? Strój superbohatera. Wyprana peleryna Batmana, czyli kitel. Ok? Lecą serca. Musiałem być śmieszny przez chwilę. Okulary ochronne. Wybaczcie, ale nie będę się bawił w te. W rękawiczki, bo nie lubię. Zobaczcie, kitel. Zapnę. Tu. Co by mi moim metodycy chemii powiedzieli, że nie robię profesjonalnie, doświadczenie musi być w kitlu. Leci kitel. Dobrze. I bryle. Będą bryle. Proszę uprzejmie. Podwójne, trochę niewygodnie,
ale jak tam mi? Jest dobrze? Rzadko kiedy używam takiego stroju chemika, bo raczej jestem, wiecie, ryzykant. Ja robię bez stroju. Dobra, słuchajcie, mamy probóweczkę. Potrzebujemy do tego jeszcze maska. Potrzebujemy do tego tych naszych opiłków żelaza, znaczy sorry, Jezus Maria, magnezu. Tak wyglądają opiłki magnezu. O. Nie wiem, czy będzie widać. Do góry trochę muszę zrobić. Kamera, wyostrz. No tak wyglądają, ok? Ja wsypuję sobie tutaj do próbówy. Nie? Ja wiem, że wy wszyscy mówicie więcej. Dlatego uwaga, spełniam wasze życzenia, aczkolwiek to nie ma większego znaczenia, ale macie już trochę więcej. Dobra. Co robimy teraz? Właśnie, to jest ważne. Będziemy przeprowadzali reakcję wymiany. Kto pamięta, co wsypałem? Kto jeszcze pamięta? Co wsypałem dalej? Kitel to czajnik po angielsku. O proszę, dowiedziałem się czegoś nowego. No. Co wsypałem, ale wyglądam dziwnie w tych podwójnych okularach. No, dalej. Potrzebuję to mam. Co tu jest? Co jest w próbówce aktualnie? Magnezik, brawo, magnezik. A tutaj mam kwas solny. Teraz uwaga, magnez to jest Mg, HCl i teraz będzie tak. Spoiler do piątego odcinka live'a. Będziemy robili reakcję otrzymywania soli. Metal plus kwas. Uwaga, informacja dotycząca dzisiejszego live'u, to znaczy będzie to reakcja wymiany. Magnez zamieni się miejscami z wodorem i on będzie chciał reagować z chlorem. Będzie tworzył chlorek magnezu. Będzie reakcja wymiany. Mało tego, zbadamy sobie pewną właściwość wodoru. Ok? Bo wodór jest jednym ze składników powietrza, ale w bardzo niewielkim stopniu. Ale też jest czasami pytanie od niego na egzaminie. Więc uwaga, jestem ryzykantem. Nalewam i patrzcie, co się dzieje. Ok, momentalnie tu mam, uwaga, roztwór kwasu chlorowego, chlorowodorowego. I teraz widzicie, że reakcja zachodzi, ok? Zobaczcie, są jakieś bąbelki. I teraz uwaga, wylatuje nam pewnie jakiś gaz. Sprawdźmy, co się stanie. O, ale było dobrze. Widzicie to? Ja przez chwilę zamilknę. Tutaj reakcja zachodzi, zobaczcie, probówka robi się ciepła. Magnez reaguje, tu coś wylatuje do góry, uwaga. A. Wodór jest palny. Tak jest, zrobiliśmy spalanie magnezu. Nie spalanie magnezu, tylko spalanie wodoru. Wydzielił nam się gazowy wodór, który możemy podpalać. I on sobie tutaj leci. Podoba wam się? Dobre, wodór, tak jest. Wodór jest palny, lżejszy od powietrza, leci sobie szybko do góry, więc ja wystarczy, że wybiorę sobie zapałkę i ten wylatujący wodór podpalam. Reakcja cały czas zachodzi, pęcherzyki powietrza... Jezus Maria, sorry, bo się wkręciłem, nie powietrza, wodoru. Pęcherzyki wodoru lecą tutaj, się ulatniają, nie? I teraz zobaczcie, tu jeszcze widać, nie wiem, czy ja wam przybliżę, byście to widzieli. O, proszę bardzo, zobaczcie, jak reakcja zachodzi elegancko, od kamera nie chce wyostrzyć. No trudno. Więc wydziela się gaz, reakcja wymiany, reakcja jest, uwaga, egzoenergetyczna, probówka robi się ciepło od dołu, czyli wydziela się energia w wyniku tej reakcji. Użyłem kwasu solnego i użyłem magnezu. I wydzielił się wodór. Ok. Wracamy do pytania. Ciekawe, czy jeszcze się podpali. Sprawdźmy to. Bieda. Widzicie? Już reakcja wygasa. Już nic się nie dzieje. W związku z tym już tego wodoru jest tam za mało, żeby on się podpalił. No dobra. Widzieliście reakcję magnezu z czym? Z kwasem solnym? A, jeszcze wam nie opowiadałem o jednej reakcji, kurczę. Jezu, widzicie, to ja się przez ten sprzęt trochę się pogubiłem. Pamiętacie o reakcji rozkładu? Jak z jakiejś tam substancji powstaje coś innego? Pamiętacie, nie? Pozwólcie, że już to zdejmę, bo... Dobra, uwaga. To jest woda gazowana. Woda gazowana ma w sobie, uwaga, kwas, pewien kwas, o którym będzie na jednym z kolejnych live'ów. Kwas węglowy. I teraz ten kwas węglowy jest kwasem, który bardzo szybko się rozkłada. Kiedy? Ano teraz. Słyszycie? Żeby się nie wylało. O, widzieliście to? Wylatuje dwutlenek węgla, ok, ale tak naprawdę ten dwutlenek węgla tutaj był zawarty w kwasie węglowym, który teraz ulega reakcji rozkładu i woda gazowana po prostu zawsze jest kwaśniejsza w smaku. Czyli zobaczcie, co się dzieje, nie? Mamy
reakcja rozkładu na żywo cały czas, nie? Ten kwas węglowy, który tutaj jest, ulatnia się w postaci takich właśnie bąbelków z dwutlenkiem węgla. Na co się rozkłada kwas węglowy? Na wodę i dwutlenek węgla. To łykniemy. Tak, potwierdzam, są bąbelki dwutlenku węgla. Powstałe w wyniku rozkładu kwasu węglowego. Wracamy do pytania, do zadania. Dobra. Dziękuję pani dyrektor. Dostałem właśnie brawa od mojej pani dyrektor. Widocznie chyba jej się podoba. Jedziemy dalej. Słuchajcie, czyli wracamy do pytania a propos wodoru. Który rysunek przedstawia właściwy sposób zbierania wodoru? Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie. Jeden albo dwa. Mamy probówkę w dół skierowaną i tutaj niby gaz wlatuje. To jest rysunek pierwszy. Teraz mamy probówkę skierowaną w górę i tutaj niby gaz wlatuje. I teraz mamy odpowiedź na pytanie, który przedstawia prawidłowe zbieranie wodoru. B1, ktoś odpowiada. B1, B2. B2. No dobra, zobaczmy. Rysunek 1. Rysunek 2. Ponieważ wodór jest gazem, uwaga, o gęstości mniejszej od gęstości powietrza. To znaczy, że on leci do góry. W związku z tym, jak chcielibyśmy sobie ten wodór z tej reakcji z magnezem, który zrobiliśmy wcześniej, złapać, to bym musiał mieć probówkę do góry nogami, wtedy bym go sobie tam łapał, bo on by nie miał gdzie jak to lecieć do góry, miałby dno, powiedzmy, i miałby sobie go zakorkować, obrócić i bym miał całą probówkę wypełnioną wodorem, którego byście nie widzieli głębokiem, bo tworzy z powietrzem mieszaninę jednorodną. Kumać, łączyć kropki i wszystko wam wyjdzie dobrze. Uwaga, ostatni slajd. Ostatnie zadanie. Nie przerażajcie się ilością tekstu. To jest takie założenie, bo jak będziecie widzieli dużo tekstu i stwierdzicie, że nie robię tego zadania, bo jest za dużo tekstu i tak dalej, to jesteście w błędzie. Róbcie, czytajcie, wyluzujcie, odpuśćcie sobie ten stres pierwszy, wróćcie do tego zadania, najpierw zróbcie sobie te, które wiecie, że coś potraficie, z całego testu, bo one wam dodadzą pewności siebie. I w momencie, w którym zostawicie sobie te zadania trudniejsze, które z pozoru niby nie wiedzieliście na początku i wpadacie w dodatkową panikę, to wtedy jak wrócicie już bardziej tacy, że zrobiłem już połowę, czy tam 3/4 nawet testu, to nagle się okaże, że ty wiesz, bo ty poszukasz tego w głowie, a jak ty się skupisz na tym zadaniu, wkręcisz się, że nie potrafisz, że nie pamiętasz, to następne pójdą ci trudniej. Więc jak będziecie rozwiązywali testy gimnazjalne, to róbcie w ten sposób. Wybierajcie sobie łatwe pytania, które dodadzą wam takiej pewności siebie. I potem jedziecie z tymi trudniejszymi i będą dla was zdecydowanie łatwiejsze. Gwarantuję wam to. A my wracamy do zadania. Jacek zaplanował eksperyment z użyciem jednakowych gwoździ stalowych. Dzisiaj nie było, ale stal to jest stop metali. Znaczy dokładnie rzecz biorąc to jest stop żelaza z węglem. Stop żelaza z węglem, który powoduje, ten dodatek węgla powoduje, że żelazo robi się twardsze. Dlatego można z tego tory robić. Nie? Dzisiaj nie było o metalach, nie metalach, no nie wszystko zdążymy zrobić. I metale korodują. Niektóre korodują, niektóre nie. Stopy też niektóre korodują, czyli tworzy się rdza i tak dalej, i tak dalej. A już widzę, że odpowiadacie, a jeszcze nie przeczytałem. Mamy rysunki. Pierwszy, korek gumowy, powietrze, olej, stalowe gwoździe. Drugi, powietrze, woda z kranu. Trzeci, suche powietrze i gwóźdź. Powietrze, olej, woda przegotowana. Piąty, powietrze, wodny roztwór soli kuchennej. Po kilku dniach obserwacji Jacek zapisał następujące wyniki. W pierwszej, brak rdzy. W drugiej, rdza. W trzeciej, brak rdzy. W czwartej, brak rdzy. W piątej, bardzo dużo rdzy. No to uwaga, zadanie. Zaznacz te. Tak? Jeśli uzasadnienie jest trafne lub N nie, jeśli jest nietrafne w odniesieniu do wykonanego eksperymentu. Jacek wlał do probówki czwartej wodę przygotowaną, ponieważ, i teraz uwaga, dlaczego on to zrobił? Gotowanie niszczy bakterie i inne drobnoustroje. Tak albo nie. No ale on chciał sprawdzić proces rdzewienia, korodowania, tak, tych gwoździ. To co mu dadzą bakterie i drobnoustroje? Nie powodują korozji. Korozja to jest reakcja ze środowiskiem. Przede wszystkim z tlenem i z wodą z otoczenia, nie? No to tutaj ja bym zaznaczył N, moim zdaniem. To nie ma nic wspólnego, czyli N. Gotowanie usuwa powietrze rozpuszczone w wodzie. Tak, ponieważ im cieplejszy roztwór, im cieplejsza woda na przykład, to gazy z niej chcą szybciej uciekać. Jakiekolwiek, powietrze, dwutlenek węgla i tak dalej. Dlatego jak pijecie ciepłą Coca-Colę, to ciepła Coca-Cola jest niedobra w smaku, bo się szybko gazy ulatniają, dlatego macie pianę w ustach, a nie napój. Napoje gazowane powinno się pić na przykład w temperaturze około 4 stopni Celsjusza. Wtedy te bąbelki lecą sobie powoli, a nie szybko. Więc to jest tak. Jak najbardziej on chciał usunąć tutaj powietrze z wody, dlatego zagotował tą wodę w próbce numer 4. Uwaga, zadanie numer 9. Aha, no i zobaczcie, w czwartej próbce nie ma rdzy. Dlaczego? Bo nie ma powietrza w próbce, czyli nie ma tlenu.
czyli nie powstał tlenek żelaza i tak dalej, i tak dalej. Nie, to musicie sobie łączyć kropki. Zadanie dziewiąte. Które zdanie nie jest wnioskiem, nie jest, podkreślone, nie jest wnioskiem z eksperymentu Jacka? Wybierz odpowiedź spośród podanych. A. Stal rdzewieje szybciej, jeśli w wodzie jest sól. No ale to jest wniosek, bo zobaczcie, jest napisane w piątej próbówce, gdzie jest wodny roztwór soli kuchennej, bardzo szybko przyszła rdza, więc to jest wniosek. Nie możemy tego zaznaczyć, bo mamy zaznaczyć coś, co nie jest wnioskiem. Czytajcie i myślcie o pytaniach. B. Stal nierdzewna jest bardziej odporna na korozję niż stal zwykła. Jak on mógł to wywnioskować ze swojego doświadczenia? Zobaczcie, jest napisane użyciem jednakowych gwoździ stalowych. Czy stal jest metalem nierdzewnym? Pytanie do was. Czy stal jest metalem nierdzewnym? Stopem metali nierdzewnym, proszę. O, może tak. Czy stal jest stopem metali? Jest nierdzewnym stopem metali? Nie jest. Nie jest. W związku z tym on nie mógł tego sprawdzić. Nie mógł sprawdzić, czy stal nierdzewna jest bardziej odporna na korozję. Nie w swoim doświadczeniu, ponieważ użył cały czas tych samych gwoździ. Nie ze stali nierdzewnej, albo z jakiejś tam innej odpornej na korozję. Tak jest. Czy już mamy tutaj odpowiedź B, nie? Nie, no bo przecież rdzewieje. Dokładnie tak. Ale sprawdźmy sobie kolejne. C. Woda i powietrze to zasadnicze czynniki powodujące rdzewienie stali. No tak, on to sprawdził w tym swoim doświadczeniu. Czyli to był wniosek z jego doświadczenia. D. Brak wody lub powietrza sprawia, że korozja nie zachodzi. No też to sprawdził, nie? Też to sprawdził w swoim doświadczeniu, więc jedyną rzeczą, którą nie mógł wywnioskować ze swojego doświadczenia, ze swojego eksperymentu, to jest to, że nie sprawdził, czy stal nierdzewna jest bardziej odporna na korozję, bo no nie miał jak, bo użył tylko tej, która koroduje. No dobrze, przebrnęliśmy trochę dłużej niż planowałem. Holender, ja to lubię gadać, jak się rozkręcę. No dobra, jesteśmy już po pierwszej części, dzisiaj było, podsumujmy, o zjawiskach fizycznych, a przemianach chemicznych. Różnica między tym a tym. No, łatwa do ogarnięcia. Woda w lód, lód w wodę, to jest zjawisko fizyczne. A spalanie zapałki, spalanie kartki papieru, kiedy powstaje nowa substancja, reakcja chemiczna. Mieszaniny substancji. Jednorodne, niejednorodne. Potem były 7 metod od rozdzielania, że 8 nawet chyba zrobiłem. Destylacja, pamiętajcie, wykorzystuje różnice w temperaturach wrzenia. Sączenie, te dwie dziwne nazwy, a bardzo proste rzeczy jak sedymentacja i dekantacja. Krystalizację znacie. Co tam jeszcze było? Rozdzielacz, to wam pokazywałem, jak to wygląda. Chromatografia. I coś jeszcze było. A, metody mechaniczne, z tym magnesem na przykład, nie? Wyciąganie opiłku żelaza. Pierwiastek chemiczny, a związek chemiczny. Ważne, że tu bawiliśmy się klockami trochę. Pierwiastek chemiczny to substancja prosta, której nie da rozłożyć się na prostsze. Nie da się, tak? Czyli w momencie, w którym macie magnez jako atom, jako pierwiastek, nic z niego nie wyciągniecie dalej. Jeżeli macie żelazo, Fe, to też już ono, żelazo jest zrobione z żelaza, Fe, takich atomów, nie? Więc nic dalej nie zrobicie. A związek chemiczny jak woda, H2O, możemy rozdzielić na prostsze substancje, na wodór i tlen. OK? Czyli to jest związek chemiczny. Powietrze jako mieszanina gazów. 78% azotu, 21% tlenu, 1% innych gazów. Tam i o tych gazach sobie powtórzcie. Gazy szlachetne, substancje, które nie reagują z innymi pierwiastkami albo niechętnie. Dobra. Zanieczyszczenia powietrza. Efekt cieplarniany. Zwiększa się zawartość, zwiększa się grubość warstwy cieplarnianej, między innymi dwutlenek węgla i metan, i więcej ciepła zatrzymuje nasza planeta, a to powoduje różne zmiany na całej naszej planecie. A drugim była dziura ozonowa, czyli freony niszczyły warstwę ozonową bardzo wysoko, która, uwaga, chroniła nas przed szkodliwym promieniowaniem UV, ultrafioletowym. No, ale już ten problem jakby mamy za nami, ponieważ już freonów nie można produkować. Rodzaje reakcji chemicznych. Trzy podstawowe. Łączenie, czyli synteza. Zabawa klockami. Sklejam i mam jeden zestaw, nie? To była synteza, czyli łączenie. Analiza, czyli rozkład. Biorę sobie coś skomplikowanego, rozkładam na mniejsze kawałki. I wymiana. Kilka rzeczy zmienia się w kilka rzeczy, ale innych. I tam też było, uwaga, coś, z czym sobie nie radzicie. Substraty i produkty. Substraty to jest zawsze to, co biorę do reakcji chemicznej. To, co używam. A produkty to jest to, co powstaje. Razem to są reagenty. I energia w reakcjach chemicznych. Uwaga, uwaga. Reakcja egzoenergetyczna na zewnątrz. OK? Coś wybucha. Reakcja endoenergetyczna, wybucha na przykład dynamit albo palimy zapałkę. Reakcja endoenergetyczna, cały czas muszę ja coś robić. Na przykład pieczenie chleba, pieczenie ciasta i tak dalej, i tak dalej. Mogę mieszać cały czas, ale najczęściej używamy do tego mieszadełka. To co?
Z mojej strony wszystko. Niedługo będzie ten odcinek na YouTube. Przepraszam za problemy techniczne, przepraszam za delikatne spóźnienie. Pamiętajcie, że jak pojawi się na YouTube, to będziecie mogli do tego wszystkiego sobie wrócić. Będziecie mogli sobie ściągnąć za jakiś czas, napiszę post na fanpage'u, na zadanie dodatkowe. Cała ta grafika będzie do pobrania w formie PDF-u. I ćwiczcie, uczcie się, chemia nie jest zła. Przed nami jeszcze kilka live'ów, mam nadzieję, że Wam przybliżę takie trudne tematy jak budowa atomu, jak izotopy, jak konfiguracje elektronowe itd., itd., jak pisanie tych reakcji chemicznych. Będziemy uczyli się tego uzupełniać. No myślę, że no kto jak to, ale Pan Belfer Wam pomoże, nie? Jesteście za? Nie ma sprawy, Filip. Mam nadzieję, że coś zrozumieliście. Dzisiaj było lajtowo. Ja postaram się, no mówię, spanikowałem trochę ze sprzętem. Przepraszam za też kiepski sprzęt, kiepski dźwięk na początku, bo nie włączyłem czegoś. Teraz już powinno być idealnie. Do odtworzenia będzie przez kilka dni na fejsie, potem przerzucamy to na YouTube'a i tam, wiecie co, nie? Subskrybujesz, dzwonkujesz i tam łapkujesz w górę, nie? Bo co? Bo Pan Belfer jest najlepszym streamerem wśród nauczycieli, najlepszym nauczycielem wśród streamerów, czy jakoś tak. To ja dziękuję Wam bardzo serdecznie. Fajnie, fajnie się z Wami gadało, zrobić, kurczę, fajnie robić coś innego, nie? No. To uczyć mi się, mówił Wasz, Pan Belfer. Pozytywna strona szkoły. Do zobaczycha. Na razie.